Kockim Glasgow rozpoczynamy od biegu na 60 metrów przez płotki pań. No i przed chwilą na naszych ekranach Sherikane Elvis i Christina Manning. One rywalizują między sobą o to, która odbierze nagrodę 20 tysięcy dolarów. Trzy punkty tylko różnicy. 10 za zwycięstwo, 7 za miejsce drugie. Ciekaw jestem, co będzie, jak na przykład Christina Manning wygra, a Sherikane Elvis będzie druga. Wówczas obie będą posiadały równą ilość punktu. No więc będziemy patrzeć tu z pewnością na tory trzeci i czwarty. Christina Manning i Sherikane Elvis. No tak, ale myślę, że w tej stawce pogodzić obie panie może ta, która jest na torze piątym, czyli Isabel Pedersen. Świetnie pobiegła, znaczy świetnie, dobrze pobiegła tutaj w seriach eliminacyjnych. Też całkiem nieźle sobie daje radę w całym sezonie halowym i kto wie, bardzo dużo zależy od startu. Wizer też już biegała 7,91 i to w tym sezonie, także zobaczymy zaraz. No i bez fal startu, chyba jednak szybsza na płotku była Sherikane Elvis i teraz na torze trzeci Manning jednak. A więc będziemy mieli remis punktowy. Będziemy mieli sytuację niesamowitą, ponieważ wygrywa Christina Manning, która miała 24 punkty zgromadzone, a Sherikane Elvis jako druga pokonuje linię mety. Pedersen pewnie za chwilę zobaczymy jeszcze raz w zwolnionym tempie ten cały bieg. Przekroczyła linię mety jako trzecia, 7,79, szczęśliwa zatem Christina Manning. No i ciekaw jestem, jak to wszystko nam się teraz tutaj ułoży, raz jeszcze w zwolnionym tempie. 7,73, dobrze od startu, ona już przed Elvis była na pierwszym płotku. I Pedersen pewna na trzecim miejscu, Wizer, o której wspomniałeś, na miejscu czwartym, więc takim wachlarzem w biegu. Zresztą o tych zawodniczkach wspominaliśmy przed tym biegiem. Manning troszeczkę lepiej dobiegła. Wydawało mi się tam z pewnego ujęcia kamery, że Elvis łapie rytm, że będzie goniła na kolejnych rozstawach Sherikane Elvis, ale tak się nie stało. Teraz piękne ujęcie tutaj od przodu. Możemy ocenić technikę zarówno jednej, jak i drugiej Amerykanki. Troszeczkę buja się na boki Elvis, natomiast Manning wydaje się, że ładnie w linii, chociaż w tym momencie jakby zniosło ją troszeczkę do lewej krawędzi bieżni, ale to już nie miało znaczenia. Ona ze sporą przewagą pewnie wygrywa tą rywalizację i ciekaw jestem, jak to będzie teraz punktowane. 7,79 i 7,84, więc różnica znaczna, 0,05 sekundy. Isabel Pedersen, rekord życiowy, bardzo ładny bieg, 7,93. O 0,01 sekundy poprawiła swoje najlepsze osiągnięcie. Tak, no i ta płotkarka wieloboistka, tak by się chciało tutaj powiedzieć o Wizer. Nate Wizer na miejscu czwartym, ale to już będzie wynik powyżej 8 sekund. No i proszę bardzo, od początku wielkie emocje.